Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrox, proszę was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Dying Light'cie. W poprzednim odcinku udało nam się stoczyć walkę na arenie, pożegnać niestety pana doktora Zaina, czy jak to powinno się jego imię wymawiać, dać niesłą, może powiedzieć, że pamiątkę po naszym spotkaniu z Raisowi, jak i uciec w sumie z całego tego kompleksu ludzi Raisa. Aktualnie mam chyba dość, tak mi się wydaje, że do wieży zabrać ekwipunek i pewnie iść uratować Jade, bo pan doktorek dał jej wszystkie potrzebne rzeczy i kazał jej iść do doktora Commandena, czy jak on tam już miał. Oj, kłopoty. Szybciej. Jeszcze nie uciekliśmy z tego garnizonu, warto wiedzieć. Chyba tędy do góry będzie trzeba jakoś iść. O cholera, jeszcze lepiej. Muszę odzyskać swój ekwipunek. Inaczej no, nie chcę mi się grać tak szczerze. Podobno jest naszym schowku w wieży, ale zobaczymy, czy będę musiał wszystko od nowa dać. Tędy nie przejdę, przejdę tędy. Cholera, mało brakowało. Bo mi się nie uśmiecha. Ekwipowanie wszystkiego na nowo. Cholera jasna. Co oni tutaj robią? Kurde. A czy ja mam... Tak, jest ciężka siekiera drwala, bo to jest ta broń, którą dostałem z tego bossa. A jeszcze tutaj podniosłem pistolet. Naprawdę tego pistoletu nie mam. Kurde, tak się cieszę, że będę coś mieć. W tamtej katastence tak było. Tych broni nie będę natreperać, bo one są bezsensowne. Tędy górą. Szlagmy to! Jezu! Kurde! Tak w jakimś Tomb Raiderze, naprawdę. No, ta siekiera wydaje się być zajebiście mocna. Zobaczymy jeszcze, ile będzie miała obrażeń, ale wydaje się być całkiem niesła. Chyba ma już względny spokój, ale mam 0 apteczek. A miałem chyba 14 albo 15. A niestety wszystko zostało nam odebrane. Dobrze, nie spalone przez ludzi Raisa, ani... No, zniszczone po prostu, tylko sobie bezpiecznie leży w naszej wieży. Chociaż tyle mam od życia. Zdołałem wydostać się z areny, ale muszę jeszcze jakoś dotrzeć do Brekena. Zir nie żyje. Pociesza mnie nieco fakt, że zanim wpadł w ręce zbirów Raisa, zdołał przekazać swoje wyniki badań Jade. Jest więc wciąż nadzieja na opracowanie leku. Wąż w trawie, odblokowano osiągnięcie. Oj. No i dostaliśmy jakieś zarażenie, z tego co pamiętam. Gdzie mamy wieżę? Tutaj, dobra. Niby nie jakoś daleko. Oj. To mi wybitnie nie pasuje. Mogę jakoś? Mogę nie powchodzić. Mogę biec, czy nie? No nie mogę. No to czemu? Nie teraz! Błagam, nie teraz! Przecież jakbym ja był tak zmęczony i chory, to bym tak biegł, że naprawdę kurzyłoby się za mną. O ja piernicie, jeszcze tyle zombiaków. Dobrze, przynajmniej dzielnie, co nie muszę tego w nosy robić. Ja
Czekaj, mam się przed nim jeszcze bronić z takim ekwipunkiem. Nie! Tylko nie to! Jak się prześpi w bazie, to będzie lepiej, ale kurde. No, fajne zadanie, biegnij do wieży, jak nawet biec nie mogę. Jesteśmy bardzo blisko, no nie. Jest coraz gorzej. A to przez to, że nie mam ancyny? Zwiernie żyje. O. Tak chyba miało być? Miało tak być. Jeszcze noc, zajebiście. Gdzie jestem? Zabrałem cię na nabrzeże. Banda Raisa już cię szuka. Cokolwiek zrobiłeś, wkurzyłeś ich tym na maksa. Muszę porozmawiać z Jade. Zir dał jej swoje badania. Wzięła je do Camdena. Albo chciała. Camden meldował, że zaskoczyła go banda Raisa. No i wypuścił na nich gryzoni. Zadekował się i teraz nie wyjdzie. Nie ma jak. Nie ma też łączności. Nie możemy się z nim skontaktować. Muszę ją znaleźć. Jak się tam dostała? Ta część miasta jest zamknięta. Jest grupa, zwana Wybawcy, która szmugluje ludzi. Ich meta jest w barze Nika, w kotle, koło autostrady. Kontakt zwie się Cen. Masz dość biegaczy do zbierania zrzutów? Od 36 godzin nie było zrzutu. Nic więcej nie będzie. Kończy nam się czas, Crane. Cholera. No dobra. Nie wiem, czy dam radę to naprawić, ale na pewno spróbuję. Wiesz co? Większość w twojej sytuacji chce wleźć gdzieś w dziurę i przeczekać. Szacunek, koleś. Powodzenia. Crane? Tu masz swój sprzęt, bierz. Z pozdrowieniami od Karima. Podziękuj mu ode mnie. Dobra, to chciałbym na pewno sobie wszystko pobrać. Ale jeszcze przydałoby się to wszystko posprzedawać. Czy ja tutaj sklep? Mam, dobra. Sprzedaj. Dobra. Sprzedajemy wszystko. Kupiłbym w sumie wszystkie potrzebne mi przedmioty. Strzał na razie nie będę kupować amunicji do pistoletu. Niech będzie, że kupimy. No i to mi się podoba. Teraz mamy łuk odblokowany. Amerykański pistolet 9 mm. Jakieś kosztowności już będą. No i dobra, nie spróbuję wziąć wszystkie przedmioty, jeśli mogę. Trochę tego tutaj mam. Full. Też full poproszę. A, w sumie chcę to wszystko. Aha, brak wolnego miejsca niby. No kurwa, no to takie dziwne jest to zbieranie tego wszystkiego. Jakby nie mogło nam od razu wszystkiego cofnąć. Dobra, już to skipuję. Boże, będzie z tymi wytrychami. 16, tutaj wszystko. Też wszystko. Dobra, to jeszcze sprzedałbym możliwe, że jakieś niepotrzebne przedmioty. 64 kosztowności, bardzo fajnie. Teraz jeżeli chodzi o mój karabin policyjny. Karabin policyjny... A który był którym? Nie mam pojęcia. A czy bym jeszcze tak? No przydało się, że tą kosę więźnia zamiast jednego z tych karabinów policyjnych. Ostrzelca wyborowego sobie weźmiemy. Dobra, i mam tutaj te trzy. Karabin wojskowy albo policyjny. Zobaczyłbym, za ile pójdzie taki karabin. 1000, właśnie. Może na razie sobie zostaje, bo ile ja mam waluty? 2200, mało gotówki. Okej, okay. Trochę nieporządek mam tutaj z tego co widzę, ale tak. Nie jest w porządku, latarkę UV bym w sumie wywalił, wziąłbym tak. Dobra, pozmieniona kolejność może być. Dobrze, mamy przedmiotu, dużo strzał, dużo wytrychów i apteczek. To zrobiłbym w planach możliwe, że... Kolejne strzały, czy mi się chce? No nie, ale apteczki z chęcią. Póki mam ten cały alkohol, to wolę wszystko to...
zainwestować w apteczki. Na pewno mi się to bardziej przyda niż cokolwiek innego. O, dobrze. Flary, tak, niezbyt gwiazdki, też niezbyt strzały. No jakieś takie fajne nazwy dają się tutaj być. Nocny jeździec. Nóż nocny jeździec. Nóż rybacki, niech już będzie, brak miejsca, dobra, to nie będziemy go robić. I też te bełty to możemy niby porobić, ale ja potrzebuję, kurczę. Potrzebuję czego? Kuszy, właśnie, kuszy. Ciągle zapomnę, jak to się nazywało. Nie będzie, że wywalimy jeden. Jak to teraz wygląda? Znacznie więcej gotówki. Dobra, i wytworzyłbym sobie na pewno tą broń Ragnarok, bo wydaje się być ciekawa. No, obrażenia nie za nam powinny dojść. Okej. Coś jeszcze? Niech będzie, że tak sobie to potworzymy. Póki mamy wszystkie te przedmioty, to czemu mamy z nich nie korzystać? Bo jednak w dodatku nie wiem, czy możemy... Czy mamy też nasz ekwipunek, czy nie? Wydaje mi się, że chyba na razie tyle starczy. Zobaczymy jeszcze w ekwipunku, jak to się plasuje. Na pewno wziąłbym Ragnaroka tu. Dobra, ile to ma obrażeń? Savoir Vivre 60, a to ma 381. Dobra. Jesteśmy pewnie źle przygotowani, to ja bym oczywiście ruszył do tej misji. Okej, okay, fajne zombiaki. Daleko ona jest. Kawałeczek, dobra. Jak teraz to się plasuje? Łuk, no może być. Kosa też fajna. Ragnarok, uuu. Jak w Skyrimie chyba. No i karabin ten nasz ulubiony. Na razie można polatać z tym nożem, wydaje się być ciekawy. I z tego co widziałem, to ja już mamy mniej więcej połowę gry, jeżeli chodzi o wątek fabularny, więc bardzo fajnie. A tutaj w statystykach, jak to wygląda? 38. To dziwne trochę. Chyba, że niektóre misje fabularne będą trwały krócej i wprost proporcjonalnie będą mi dawały jeszcze więcej tego progresu fabularnego. Tak też może być chyba. Jak dziwnie my tym walczymy, co jest? O nie, plujak, ja wolę od niego uciec. Czy też nie mam umiejętności? Mam! To superancko. A wytwarzanie tarczy niezbyt. Dłuższy czas działania może tych mikstur będzie nie najgorszy. Może kiedyś się zrobię. I co my tutaj możemy zrobić? Naucz się lepszego wykorzystywania broni do walki, wręcz wolniej traci wytrzymałość. Moja ulubiona rzecz. Jeszcze jedno, chłopie. Pamiętasz tę dziewczynę z sektora 0? Nazywa się Troy. Cóż, tak. Rozmawiałem z nią, gdy przewróciłem komunikację radiową. Powinieneś się z nią skontaktować, gdy dotrzesz na miejsce. Tak, to dobry pomysł. Dzięki, Brecken. Uważaj na siebie. Faktycznie, było coś takiego. Już sobie przypominam. I to nam podziękowała i... powiedziała, że jest nam dłużna, czy coś takiego. Że jak będę potrzebować pomocy, to mogę do nich się udać. Mam nadzieję, że... tym razem da radę. Jeszcze jakiś tam toksyczny porost podniosłem. Wygląda co ciekawie. Najbardziej mnie ciekawi, jak Raiz w takiej sytuacji będzie teraz zachowywać, jak my coś takiego mu zrobiliśmy. Zdecydowanie za dużo ich. Niby tam strzałę zmarnowałem. Niech już będzie, nie będę taki skąpy. Czy oni mogą mnie zatykać, jak coś takiego robię? Chyba nie. Świetnie, to teraz na lewo bym bardziej poszedł. Pięknie. Co my tutaj mamy? Sierp ogrodniczy. Taki sierp mi się kojarzy właśnie z taką jedną fajną bronią w Dying Light, tylko że ona jest chyba... albo jakaś legendarna, specjalna, albo z dodatku jeszcze. Więc nie wiem, czy byłbym w stanie ją wytworzyć. I ciekawi mnie w sumie. To była właśnie jakaś taka, tylko że ona była legendarna. To nie wiem, czy coś takiego mogę zrobić.
No nie, jak teraz tak patrzę, to nie do końca. Części metalowe, popioły Ragnaroku. No mógłbym spróbować to zrobić. Miałbym wręczyć cię jakąś legendarną broń. Znajdź ludzi, którzy pomogą ci się dostać do sektora 0. Bardzo blisko jestem, czyli na to wychodzi, że po tej autostradzie muszę jakoś przejść. Góra. Chociaż tyle. Teraz raczej tu jakoś. O cholera. Nie to chciałem robić. Ale mamy jeszcze jakieś takie zajście prowizoryczne. Tutaj kolejne. No naprawdę musiałeś. Ile on wytrzymuje tych kopniaków na łeb? No nie. Naprawdę. Niczego sobie jest ten Ragnarok, tyle powiem. Fajna broń. Nie dam rady tak naprawdę się dostać. Noż, cholera jasna, gdzież oni mogą być? Części metalowe. O, jeszcze dwie części metalowe. Noż, ty cholero jedna. Ile? No, nie mogę. Ile oni wytrzymują tych ciosów? Co jest? No to są już jakiś żart, no naprawdę. To jest już niemożliwe, żeby aż tyle wytrzymały. Dajcie mi części metalowe, no. Gówno. Jak ja mogę tam się dostać teraz? Czekaj, będę na dachu, do gówno mogę tutaj zrobić. No zesrać się mogę. No właśnie. Aerozol. Chyba, że... Tak to trzeba było zrobić, no dobra. Że dla gwoli przypomnienia... Czy na pewno będę mógł w stanie zrobić ten popiół Ragnaroku? Nie, popiół Ragnaroku. Części metalowe. Jeszcze dwie niby. Czego chcesz? Szukam wybawców. Nie wiem, o czym gadasz. Jestem z wieży, od Brekena. Mam gdzieś, skąd jesteś. Zabieraj dupę w troki i won, bo mogę przestać być taki kurwa miły. Słuchaj, wiem, że szmuglujecie ludzi ze slumsów. Szukam dziewczyny imieniem Jade. Tak, myślę, żebyś lepiej stąd wypierdalał. Posłuchaj mnie. Pociąłem Raisa i teraz cały jego gang na mnie poluje. Potrzebuję waszej pomocy. Ty? To tyś wziął i odrąbał Raisowi łapę? To ja. I muszę się dostać do sektora 0. Jak cię zwą? Crane. Cóż, Crane. Zdziwisz się mocno, jeśli myślisz, że w sektorze 0 znikniesz z listy Raisa, ale... Zaczekaj tu. No kurde, jak ja mogę naprawdę tutaj inaczej dostać? Mówi, że to on właśnie odciął łapę Raisa. Crane. Tak, tak powiedział. Serio? Na pewno? Aha. Okej. Dobra. Chodź no. Okej. Puścimy cię na drugą stronę. Kiedy? Teraz. Jak mam zapłacić? To coś zrobił Raisowi. To nam w zupełności wystarczy za zapłatę. Idź do zawalonego tunelu do Starego Miasta. Zapukaj do drzwi prowadzących do kanałów. Ktoś tam już się tobą zajmie. Tak zrobię. Dziękuję. Nie, stary. To ja dziękuję. Znajdź tunel prowadzący poza slumsy. Daleko to jest. Kawałek. Przy okazji mamy zadanie związane z Gazim. To szczerze zrobiłbym to. Bo to zadanie z tego co widziałem jest bardzo krótkie.
I opiera się na tym, że mamy do niego pójść, zdobyć jakieś przedmioty, dać mu je. On ma potem nam dać jakieś leki i będziemy musieli to zanieść doktor Lenie. Czyli wystarczy się potem cofnąć do wieży. Więc niech już będzie, że to spróbujemy zrobić, bo to jest centralnie po drodze, więc szal byłoby tego nic robić. Dzisiaj raczej nie damy rady, ale zobaczymy. I teraz jest taki kłopot, bo mam niby części metalowe na naprawienie tej naszej broni, ale zapomniałem, że potrzebuję jeszcze dwóch części metalowych, żeby zrobić nową broń popioły Ragnaroka. I to będzie nasza pierwsza legendarna broń. Nie chciałbym ją w sumie zrobić, bo wydaje się być zajebista. Co prawda bardzo powolna, ale mi tam nie przeszkadza. Gaza, jeszcze lepiej. Bezpieczna strefa, tak jest. Daleko jest ten gaz i kawałek jeszcze. Jeszcze to jest ten zawór. No dobra, to też spróbowałbym to zrobić. I dlatego właśnie wolę robić zadania fabularne najpierw, niżeli te poboczne, bo przynajmniej mam już mniej więcej jasną sytuację, jak się gdzieś dostać i tak dalej. Jezus Maria, nikt tutaj jest! Cholera jasna. Nie, 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 nie. Za dużo ich tutaj jest. Wolę chyba na razie tego zaworu nie otwierać. Wolę zrobić to najpierw. Może jak będziemy wracać, to będę bardziej ogarnięty. To chyba będę musiał tam tym drugim wejściem się dostać. Tak mi się coś wydaje. Pamiętam, że tam miałem coś takiego do wyboru. Dwa przejście tak jakby i w jednym była opcja obok. Definitywnie nie. Fajny dźwięk chlapania jest. Pewnie będzie tutaj. Gazi? Jest tam kto? Łatwy poziom trudności zamków tutaj był. Z chęcią to co robimy. Czyli full prawo, nie? Bardzo przy łatwym zamku się tak wywalam? No przy samej końcówce, no. Ciężki robię bez problemu, a łatwy to jest problem. Rady, nic tutaj nie ma? Może w skrzyni coś ciekawszego? Elektronika i kawa. Kawa z tego strony to może trochę kosztować, a tak to marnowanie trochę wytrychów to było. Kolejny zamek. Okej, ciekawe. Aha, czyli full level, naprawdę. Coś mi się wydaje, że to jest raczej miejsce do tego zadania pobocznego. Czyli pewnie będziemy mieć... O, część metalowe. Coś do zebrania i dostarczenia Gaziemu. No dobrze, spróbujemy tutaj go znaleźć. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt zadowolony. Lepiej zrób tak, żeby mama była zadowolona. Gazi? Ja też. Tak samo się nazywamy. Czy jesteś z wypożyczalni filmów? Nazywam się Crane. Crane? Crane brzmi jak klan, jak baran, i trochę jak plan, i klan, i taki inny pan, i... Mogę wejść? Nie, nie, nie wolno, nie możesz. Dziś ja i mama mamy specjalny dzień. Dziś jest dzień mamy, a to najważniejszy dzień na całym świecie. Czy jesteś z wypożyczalni filmów? Czemu ciągle o to pytasz? Miałeś przynieść film o mnie. Ma tytuł Charlie. I cały jest o mnie i o tym, jaki ja jestem mądry. Gazi, wpuścisz mnie, jak przyniosę ci ten film? Jasne. Możesz obejrzeć go z nami. Dziś jest dzień mamy. I jeśli mama nie jest zadowolona, to nikt zadowolony. Aha, jeszcze chciałaby czekoladę. Tak, mama chce czekoladę. Chyba się trochę zagalopowałeś. Nie kłóć się z Gazim. To bez sensu. Tak mówią ludzie w aptece. Musisz trzeć tą mordę.
No. Daleko to jest? A. Też wolę te tunele zrobić jednak. No, to jest trochę problem, że trzeba się za każdym razem wracać i tak dalej, ale przynajmniej jedne części metalowe już mamy, przydałoby się jeszcze zdobyć tylko... Nie, w sumie dwie części metalowe mamy, przydałoby się tylko zdobyć tą jedną, potrzebną nam część. Będziemy mieć kolejną broń. Mi to pasuje, tylko mniej mi już pasuje to, w jaki sposób mam tam się dostać niby. Jakoś zawracać? No, nie podoba mi się to. Czemu same broń muszą tutaj być? Dajcie mi części metalowe. Plastik. Na cholerę mi plastik. Tego nie wiem. No. Jest nie za ciekawie. Bardzo nieciekawie jest. Czy ja muszę jakąś górą się przed do... Co jest? Jak ja mam tam przejść? Nie mam pojęcia, więc w takim razie spróbujemy tam dotrzeć dopiero w następnym odcinku. Siemka.